Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Sobotni live. Już prawie chyba przedostatni z Teneryfy. Live będzie dotyczył manifestacji. Tak. Who's the best? Who's the best? Who's the best? Of course you are. Oczywiście, że ty jesteś the best. Ty jesteś the best w swojej rzeczywistości. Ty jesteś numerem jeden, jesteś królową, boginią i nie, wcale ci nie słodzę. Może sobie nie zdajesz z tego sprawy, może ci się zapomniało, może nikt cię nie nauczył, może nikt ci nie powiedział. Natomiast nie zmienia to faktu, że wszystko wypływa z ciebie, okej? Okay? Każda relacja, każdy związek jest twoją ekspresją w stosunku do innej osoby. Ekspresją ciebie. A to, że ty reagujesz jak chorągiewka na wietrze, to, że ty masz taki słaby układ emocjonalny, odpornościowy i że po prostu wystarczy zrobić... A ty po prostu jak ścięte drzewo. This is another topic. This is another topic. But you are the best and the one, a ja jestem tą, która pomoże ci to ucieleśnić, zrozumieć i utrzymać, ponieważ realnie jestem tam. I'm here. Jestem tam. Nie tak jak 99% coachy od manifestacji na TikToku, którzy mówią: jesteś Bogiem, jesteś Bogiem. Ci ludzie powtarzają od siebie nawzajem, ok? Usłyszą coś na TikToku i tworzą podobny content i powtarzają. Jasne, że możesz mieć delulu i całe życie myśleć, że jesteś Bogiem, natomiast nie znając swojej prawdziwej konstytucjonalnej pozycji, tego, że jesteś duszą, tego, że jesteś świadomością, tego, że jesteś dzieckiem Bogiem, nie mając z Nim relacji, daleko nie zajedziesz na tym paliwie, okej? Okay? Jak widzicie, moje paliwo się w ogóle nie kończy, dlatego jestem jedyną i najlepszą coacherką od manifestacji. W ogóle myślę sobie, że chyba będę się zajmowała manifestacją. Nie tak do końca. Oczywiście, że będziemy dalej zajmowały się wazopresyną i penisami, jakbyśmy mogły tego nie robić. W każdym razie, ja nie kokieteruję, ten nastrój, który teraz mam, to mam. Womenera wiedzą dlaczego. Będziemy dalej zajmować się mężczyznami. Cześć, Zbysiu. Natomiast manifestation is fucking real. Manifestujemy cały czas. Więc zajmujmy się uzdrawianiem, kokieterią, budowaniem relacji, komunikacją, oplątywaniem ich wokół palca. Będzie o tym na Level Up Secret niedługo. Och, jak ja wam tam, co ja wam tam, kurwa, powiem na tym Level Up Secret. Słuchajcie, mam tyle sekretów, tyle się rzeczy wczoraj wydarzyło i z Kurdem, i z Dominikaną. Właśnie czekam na Dominikanę. Tyle się wydarzyło i niestety nie powiem tego na live, bo są wśród nas baby, które po prostu, no nie wiem, muszą zostać tam, gdzie są. Nie są warte, żebym się dzieliła moim światłem i moją mocą, ale słuchajcie, jest petarda taka. Te laski, do was mówię, te wy, które tam czekacie tylko, aż coś powiem, co ci się ubzdura, że ty coś o mnie wiesz. Te laski, które tam są, to są laski na takim poziomie, to jest poziom ego. To nie jest poziom świadomości, to nie jest poziom boskości, to nie jest poziom manifestorki, to nie jest poziom zewnętrznej intencji. Kto był na lustrze, ten wie, co to jest zewnętrzna intencja. Zewnętrzna intencja to jest właśnie, kiedy manifestujesz swoje życie nie myśląc tylko o sobie. Tylko myślisz o innych ludziach. I wtedy wszechświat, i wtedy kwantum daje ci w tej grze plus 100 do speedowania. Ty jesteś wolna jak ślimak. Nie masz speeda. Pewnie się tam musisz czymś dospeedowywać weekendami. Cały wszechświat cię dospeedowuje. I my na przykład w Women Era mamy teraz... Nasze, Boże, ile tematów mam, a zaraz spotkanie.
My w Women Era właśnie mamy wyzwanie, już 11 dzień. I my codziennie robimy pewien taki mały rytuał. Okej, coś sobie tam wyobrażamy, nie będę mówiła wam co, i afirmujemy. Każda z nas, każda z nas afirmuje. Co my tam afirmujemy? Wszystkim kobietom z Women Era, wszystkie manifestacje materializują się natychmiast. Wszystkie manifestacje spełniają się natychmiast. I robimy taki transik. Każda sobie, okej? Okay? I teraz wyobraź sobie, że to zdejmuje presję z podświadomości, czy mi się uda, czy mi się nie uda, to przewrażliwienie ego na swój temat. Manifestujemy dla innych osób, a inne 50 osób robi to dla nas. Wiecie, jaki jest feedback? Dziewczyny manifestują... Nie wiem, jest tu ktoś z Women Era? Nie wiem, powiedzcie coś. Ale to, jakie są efekty, no po prostu jest codziennie feedback, że dziewczyny nie mogą uwierzyć. Po prostu, że to, co się dzieje, to, co czują, to, co robią, już jest. Także jest przepotężnie. Teraz wyobraź sobie, jak trzeba bardzo być w koherencji, jak trzeba być pogodzonym ze sobą, jak trzeba być ponad ego, żeby manifestować dla innych kobiet i ufać, że one robią to też dla ciebie. This is beyond the mind. I jak będziesz do mnie podskakiwać, to ci się nie uda na wejść. Czy ci się podoba, czy cię triggeruje, czy nie triggeruje, jestem drabiną. Sorry to say, but it's true. Także prędzej czy później, lepiej dla ciebie, żebyś prędzej przyjdziesz tu. No więc nie mogę wam powiedzieć, co się wydarzyło, ale po prostu wydarzyło, no prawie się wydarzyło, no wydarzają się moje wszystkie sceny końcowe. Jest przecudownie i opowiem o tym wszystkim na Level Up Secret, łącznie z tymi trikami w łóżku, łącznie z tym, jak na zawsze kontrolować mężczyznę poprzez wyzwalanie w nim dopaminy i wazopresyny. To się nie uda nikomu, kto jest nademocjonalny, to się nie uda nikomu, kto jest właśnie taką babą, która drugiej babie. To się nie uda tym kobietom. Będziecie zawsze się dziwiły, dlaczego jest, jak jest. Widać się wydarzyło i pięknie wyglądasz. Dzięki koteczku malutki. Ja i tak muszę tu hamować swoją energię, bo jest taka energia od rana. To wszystko Women Era, to co się tam dzieje. To jest kopalnia, to jest kroplówka. To jest wow. A to, co się dzieje w rzeczywistości, że się człowiek budzi do kilku tysięcy, to, że tam mężczyźni robią to, co pomyśla, to jest tylko dodatek. Najważniejszy jest ten stan świadomości, ten stan spokoju, ten stan po prostu wdzięczności i życia marzeń tu i teraz. This is crazy. This is so lovely. No i właśnie przychodzę dla was, bo mam coś dla was. Mam dla was... dużo niespodzianek. I trzeba łapać szybko tego za rogi, bo to jest oferta tylko do końca weekendu, a my jutro jesteśmy z Dominikaną na wyłączność, więc nawet nie wiem, czy będę miała czas wam wysyłać linki. Hej, właśnie pomyślałam, że fajnie byłoby, jakbyś zrobiła teraz live i jesteś. Widzisz, jaka jesteś manifestorka? Dzień dobry, udało się wgrać na live. Pozdrawiam cieplutko, z Olimpią jestem od roku i dużo się nauczyłam. Moje życie się zmienia, dziękuję, że jesteś. A ja dziękuję, że ty jesteś i że się zmieniasz i że się stawiasz i że jesteś taka piękna, że umiesz napisać, że umiesz się pochwalić, że umiesz się pokazać. Życzę ci, żeby twoje manifestacje spełniały się natychmiast. Życzę ci, żebyś już nie wychodziła z tej ścieżki, z tego stanu, tylko wchodziła głębiej i głębiej i głębiej. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że zabieram cię na szczyt. Jesteś zajebista, tak, to prawda, tylko mój filtr mi tu ucieka, czego bardzo nie lubię. Oj, oj, oj.
Okej, okay, whatever. Zaraz, zaraz. Czemu oplątywanie wokół palca? Because you love it. Inaczej się rozleniwisz. Pozdrawiamy bawy. O tak, pozdrawiamy. Ktoś musi. Chociaż tyle. Są ludzie, co żerują na naszej dobroci. Zbigniew jest zawsze jak Mickiewicz. Uwaga. Są ludzie, co żerują na naszej dobroci. Oni się dowartościowują naszym kosztem. Tak, można tak rzec. Mamy tyle wartości, że nawet parasity skorzystają. Widać, że się wydarzyło, pięknie wyglądasz, jesteś cudowna. Jest pani o silnej osobowości, która ma swoją godność, która zawsze o siebie walczy. Dokładnie, Zbysiu. Nikt by lepiej mnie nie opisał. Tylko mi się ten filtr nie podoba. Tamten mi się tak podobał. Gdzie my jesteśmy? Dobra, lecimy z tym, co dla was mam. Najpierw oferta, a później wam powiem, jak moje życie się zmieniło w 2 lata. Tak jak mówię, oferta jest do końca tego weekendu, czyli który jest? 22. Mam na zegarku 22 czerwca, 22 stopnie. Słuchajcie, oferta jest do końca. Oferta jest do końca weekendu. Natomiast i będę wysyłała tylko linki. To będzie link ze Stripe'a do płatności. Można zapłacić kartą kredytową, PayPalem, GirgioPay, jakąś Klarną, Idealem. Coś tam sobie znajdziecie. Ja nie szukam filtru koteczku, dlatego że nie jestem piękna, tylko dlatego, żeby być jeszcze piękniejsza. No. Wy, Women Era, ja się nie dziwię, że tam nie ma jeszcze setki tysięcy osób. Ja rozumiem, że to wszystko musi dojrzeć i tak dalej. Natomiast rozumiem, bo w Women Era tam jest bezkompromisowo, ekstatycznie, świadomie. Tam to jest już najwyższa półka. I tam będzie tylko lepiej. Więc to, że tam jest tylko 60 kobiet, pokazuje po prostu, że no, wszyscy są na tej frekwencji. I this is okay. Pamiętaj, że Women Era to jest membership. Możesz dołączyć w każdej chwili, możesz odejść w każdej chwili. Jeżeli jesteś z nami na tej częstotliwości ze mną, co ja tu teraz jestem, to nie będziesz chciała odchodzić, bo nie ma takiego drugiego miejsca. Ale dobra, nie trzeba, nie musisz. Natomiast w Women Era trwa teraz wyzwanie i ono już trwa 2 tygodnie. My codziennie manifestujemy. To nie jest tak, że robimy jakieś techniki, ćwiczenia. Też. Ale raczej już żyjemy. Raczej zapładniamy naszym wzrokiem naturę materialną. Mamy różne triki, różne myki. Mamy różne zadanka, hipnozy, wizualizacje. And this is fucking delicious. I to wyzwanie już trwa 2 tygodnie. Cześć, kochanie. I dziewczyny nie mogą uwierzyć, co manifestują. I dziewczyny manifestują takie rzeczy, że ja muszę powiedzieć, myślałam sobie przez całe wyzwanie, wow, one manifestują dużo lepsze życie niż ja. A dzisiaj, jak właśnie robiłam to, że wszystkim w Women Era manifestacje spełniają się natychmiast, pomyślałam sobie, nie lepsze. To są ich życia, to są ich manifestacje. Ja żyję swoje życie już teraz, prawda? Te pieniądze, to ta praca, ta Teneryfa, ta wolność, to już jest. Wszystko. A reszta jest w drodze. Więc każdy żyje swoją manifestację i na pewno to wyzwanie, ono jest kosmiczne. Jakbyś robiła sobie to wyzwanie na przykład przez 3 tygodnie i później znowu, twoje życie by zmieniało się teraz, już, natychmiast. Tylko musisz to zrobić, musisz to żyć, okej? Okay? wyzwanie, które nazywa się Jestem
główną aktorką swojej rzeczywistości, to to wyzwanie, ono będzie na pewno trwało 3 tygodnie, ale jak patrzę na Women Era, to widzę, że nikt nie zamierza w ogóle przestawać wychodzić, że nikogo już nic nie interesuje, bo jest po prostu taka zabawa, jest takie flow, są takie transformacje, że być może to wyzwanie będzie trwało dłużej, ale 3 tygodnie na pewno. I teraz tak, tylko dzisiaj i jutro możesz mieć to wyzwanie osobno na Telegramie out of membership za 88 euro. Od poniedziałku w ogóle nie będzie można tego kupić, dopiero jak to wyzwanie się skończy, to będzie kolejny produkt i będzie zupełnie inna cena, ok? Chcemy dłużej. Mariola, weź tam rzuć jakieś mięso, powiedz widowni, co tam się odpierdziela, bo może jestem za mało przekonująca. W każdym razie możesz mieć dzisiaj wyzwanie, najważniejsza, główna aktorka swojej rzeczywistości, już dostęp do 2 tygodni i będziesz codziennie dostawała nagranie, transmisję, wideo, ćwiczenia, afirmacje ode mnie na poszczególny dzień, dopóki będzie trwało to wyzwanie. Ja nie wiem, ale jak będzie trwało 2 miesiące, to będziesz miała do tego dostęp za te 88 euro. Także move it. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jak jeszcze jakimś cudem nie masz lustra, to lustro i to wyzwanie 250 euro. Lustro i to wyzwanie 250 euro oszczędzasz. A jeżeli jeszcze myślisz, że musisz przejść jakąś drogę, co jest nieprawdą, to dorzucam do tego powrót. I mamy wyzwanie, lustro i powrót za 450 euro. Wszędzie, w każdej opcji oszczędzasz. Nie wiem ile, bo to nie jest dla oszczędzaczy, to jest dla tych, którzy czują wyzwanie i po prostu idą i są gotowi zmieniać swoje życie teraz. To combo, powrót, lustro, wyzwanie, albo tylko lustro, albo tylko wyzwanie, it's transformational game. Cudownie jest Women Era tylko dla wyższej świadomości. To prawda, dlatego podzieliłam Wam to i zrobiłam ofertkę. Jeżeli jeszcze czujecie się trochę shy, trochę niepewne, rozumiem to, bo wiem, że to, co publikuję z Women Era i to, co się mówi o tym miejscu, jest intrygujące i nie każdy czuje się tak pewny siebie. It's okay, my tam będziemy, nigdzie się nie wybieramy. Tam będzie coraz lepiej i coraz głębiej, bo dziewczyny odkryły, że nie ma limitu. I stworzyłam takie monstery w manifestacji, takie bogini, takie przepotężne, że my z samego w ogóle bycia tam i rozmawiania ze sobą codziennie, tak w ogóle to jest najbardziej intymna przestrzeń, w której masz dostęp do mnie. Oczywiście jak się wyjawisz z poziomu ofiary, to zostaniesz zaraz przywrócona do swojego stanu tożsamości i świadomości naturalnego. W każdym razie it's so delicious, że od samego w ogóle bycia tam ja mam taki nastrój. Serio. Czy Wasze grupy są na Facebook czy innej platformie? Wyzwanie i powrót. Wyzwanie, Women Era i powrót są na Telegramie, a lustro jest na YouTubie, także dostaniesz swój personalny, indywidualny link. Mam zaszczyt przebywać w przestrzeni Women Era, z całego serca polecam każdego dnia tyle dobrego, tyle dobrych słów, tyle wsparcia. Nie spotkałam tego w żadnym innym miejscu. No ja też. Miejsce dla świadomych kobiet chcących się rozwijać, być wyżej, bardziej i więcej. Yes, we are so much. We are a lot. Dobra, słuchajcie. Kobiety kobietom, yes, of course. Nie ma co się zastanawiać, jest taka boska energia. Yes. Dobra.
Chciałam Wam powiedzieć, no, że ja chyba będę robiła coś z tą manifestacją, jakieś kursy na jakieś tam różne rzeczy, no bo jeżeli ja mówię i coś piszę i coś wpadam na pomysł, a on się od razu materializuje, no to chyba mam do tego kwalifikacje. Przede wszystkim tą największą kwalifikacją jest to, że nie mówię Wam, nie powtarzam Wam jak papuga, że jesteś Bogiem, bo nie jesteś. Jesteś cząsteczką Boga i po prostu z tej swojej konstytucjonalnej pozycji, z dotarcia do źródła, z umocnienia relacji z Nim, ta energia na to stwarzanie, ta energia o tej pamięci, kim Ty jesteś, ona będzie do Ciebie płynęła nieustannie. Zresztą kolejnym naszym warsztatem będzie warsztat o Bogu. On będzie również miał miejsce w Women Era i będzie w cenie Women Era. Natomiast no, zaczynam taką pracę nad tymi nowymi projektami, nad tymi wszystkimi live'ami, które obiecałam od wtorku, no bo już teraz są moje ostatnie dni na Teneryfie, więc po prostu żyję. Co do Level Up Secret i tych seksów i tych moich różnych smaczków z mojego osobistego życia, albo w poniedziałek rano, ale jeżeli będzie tutaj Dominikana, to we wtorek. We wtorek do południa będzie live. I wyciśniemy z niego całą sensualność, cały erotyzm, cały know-how. Wyjaśnię Wam dokładnie, o co chodzi z tą wazopresyną i dopaminą i komu się to uda, komu się to nie uda i co trzeba ze sobą zrobić, żeby mieć taki wpływ na mężczyznę. Także Level Up Secret mamy wyjaśnione, że projekty będą się zadziałały jak wrócę. Dodam tylko, że jak wrócę, to od razu 5 lipca wylatuję do Belgii i z Belgii, z nadmorza będę prowadziła tylko i wyłącznie live'y na luziku. I teraz chcę Wam powiedzieć, co w moim... Tak, dzisiaj będzie zapisany. Olimpia, I love you too. I love you for real. Boże, miałam Wam nie opisywać, nie mówić. Dzisiaj ktoś mi wyznał miłość i zapytał się, czy go też kocham. Na co ja powiedziałam, że powiem na Level Up Secret. Dziewczyny, jesteśmy zajebiste. Yes. Dobra, powiem Wam, co manifestacja zrobiła w moim życiu przez ostatnie 2 lata. Co my mamy? Czerwiec. 2 lata temu wyszłam ze sobą prawdziwą, zaczęłam się stawać, do internetu. 2 lata temu zobaczyłam, że... Bo ja byłam joginką, okej? Okay? Więc ja po prostu joga. Uczyłam tej jogi wiele lat i uczyłam jej po niemiecku, po angielsku, po polsku, w studio dla firm, online. Prowadziłam latami grupę online moją kochaną. No i chciałam tą jogę upozycjonować w internecie, w social mediach. No a wiecie, jak to z tą jogą? No po prostu to nie było jakby łatwe. I w momencie, w którym patrzyłam, jak ja bym mogła to zrobić w tym internecie, to trafiałam co chwilę na jakieś coachy. Właśnie od żeńskiej energii, właśnie od pieniędzy, właśnie od manifestacji. To byli ludzie, którzy mówili o rzeczach A, które ja wiem, B, no mówili, no bo są sobą, więc mówili tak byle jak. Ja sobie tak na to patrzyłam, sobie myślałam, zrobiłabym to lepiej. Zrobiłabym to bardziej z mocą. Zrobiłabym to bardziej charyzmatycznie. Ja wiem, jak to się robi. Zrobiłabym to bez ogródek. Zrobiłabym to bezkompromisowo. No i jak porównałam sobie, jakie są pieniądze w coachingu, a jakie pieniądze są w jodze, to podjęłam decyzję w jeden dzień. Nie. Podjęłam decyzję. To znaczy nie, sorry, to nie było tak. To była inna historia. Powiedziałam do Boga, bo to pragnienie się we mnie obudziło. To było, jakbym po to była stworzona.
I zaczęłam mieć różne wizje właśnie tych programów, tego jak mówię, tego jaka jestem, tych moich ludzi, tych transformacji, tego wszystkiego. To normalnie było jak radio w środku. A ja byłam strasznie napalona na tą jogę i to była pierwsza rzecz, którą w życiu zaczęłam i skończyłam i w ogóle tyle lat i tyle zaangażowania i taka dyscyplina niesamowita, taka wytrwałość. No i mówię do Boga, ty, stary, jak ty chcesz, żebym ja to robiła, to daj mi znak. I nie byle jaki. Niech to będzie wyraźny znak, bo ja nie ruszę się. No i po tej modlitwie, po tej medytacji w przeciągu, nie wiem, 3 dni albo 5, nie pamiętam już, to było 2,5 lata temu i 2 miesiące temu, zaczęły się meldować do mnie kobiety. Jedna w ogóle jakaś laska z kafe, w której pracowałam, byłam Shishleiterin, kierownikiem zmiany. I w ogóle jej nie znałam, nawet nie ja ją wprowadzałam, ona gdzieś zawsze miała zmianę, gdzie nie ja. Więc w ogóle ją tylko znałam z cześć, cześć. Ona do mnie zadzwoniła w sprawie damsko-męskiej. Przyjaciółka do mnie, ówczesna, zadzwoniła w sprawie damsko-męskiej. Jakaś dziewczyna ta, co do mnie chodziła na jogę. Po prostu różne kobiety z 5 różnych środowisk, nie mające połączenia w ogóle ze sobą, niekoniecznie zna... No, po prostu przyszły do mnie, żebym ja im doradzała w tych kwestiach damsko-męskich. I to był mój znak. I zaczęłam to robić. Na tamten czas zarabiałam niewiele, bo nawet nie 1000 euro. Nie, że miałam pracę za 1000 euro, tylko ja nigdy nie pracowałam za dużo. Bo dla mnie wtedy, kiedyś, jak po prostu nie miałam... Nie miałam jakby wyobrażenia, że można więcej zarabiać. Nie miałam narzędzi ani wiedzy. No i mieszkając z mężczyzną, który płacił za mieszkanie, of course, to nie miało dla mnie znaczenia, czy ja zarabiam 800 czy 2000. Dla mnie miał znaczenie zawsze rozwój. Ale od razu zaczęłam się uczyć o tych pieniądzach od najlepszych. Czyli od... jestem słaba w nazwisku. Ja bym Wam podała to nazwisko. Ten od manifestacji Bob Prokop. Od niego. Nie od żadnych Tommy Robbinsów czy coś takiego. I od razu zaczęłam od coachy się uczyć biznesu z poziomu energetyki, a nie... co jest możliwe, jaki rynek jest i tak dalej, i tak dalej. Więc jak ja weszłam na rynek, to od razu miałam ceny, które pozwoliłyby mi za jakiś czas rzucić pracę. Nie miałam takich myśli, ani takich programów, czy to jest możliwe, czy Polacy mają pieniądze, etc., etc. Zresztą moje obecne ceny są niższe niż niejednej coachini, ale to się zmieni też za 2 miesiące. Albo za miesiąc, w zależności od tego, kiedy dobiję do tego 2 miliona. W każdym razie u mnie nie było tej drogi, nie musiałam przechodzić drogi. Tylko ktoś mi dał ideę i ja od razu tą ideę zaimplementowałam. Zresztą się śmiejemy z dziewczynami w Women Era. To były jaja. No, ja tam miałam... takie 2 pełne dni z Dominikaną. No i mówię do dziewczyn, dziewczyny, ja dzisiaj się zatrzymuję czas. I jak wsiadłam do niego do samochodu, to tak wzięłam oddech i tak zanurzyłam się w sobie i powiedziałam, dzisiaj chcę zatrzymać czas. Chcę, żeby się strasznie dłużył. Wydałam taką komendę. I tak faktycznie było, że te 2 dni, które spędziliśmy, były bardzo długie. Nawet on powiedział na koniec, że... ma wrażenie, jakbyśmy byli już parę dni razem, a nie jeden dzień. I drugi raz, jak to robiłam, bo za pierwszym razem zadziałało, to przyszłam do domu i... Tu jest zegar za mną, który działał, jak się tu wprowadzałam tydzień temu w piątek. I jak drugi raz przyszłam do domu, to czas stanął.
A dzisiaj też miałyśmy kolejną praktykę w Women Era. No i dzisiaj to już w ogóle się okazało, że czas nie istnieje, że czas jest iluzją. Tutaj wisi coś takiego jak zegar, czego nie widziałam. Czego nie widziałam. I taka faza. Także przestrzeń się cały czas komunikuje też w ogóle ze mną. Na przykład jak mam manifestacje jakieś, to mówię do przestrzeni, wydaję komendę tego wszystkiego, uczę na wyzwaniu w Women Era. It's your choice. To jest, na przykład mówię, dobra, pokaż mi, czy moja manifestacja już się zbliża, pokaż mi na przykład to, to albo to. Albo niech ktoś do mnie powie to, to i to. Albo ktoś do mnie napisze to, to i to. Nie mija parę godzin, nie mija godzina, nie mija pół dnia. I jest przyjemnie, nie? Ale większość ludzi jest właśnie w umyśle, nie jest w serce, jest oddzielona od przestrzeni, tak? To są właśnie te wszystkie babsztyle, które są takie sarkastyczne, uszczypliwe. Dziewczyny, długa droga przed wami. Tutaj, no, nie wiem, czy ja jestem odpowiednią osobą dla ciebie. No wiadomo, że przychodzisz tutaj, żeby coś wziąć. Wiesz, ale się zachowuj. Także od razu wskoczyłam na ten, na tą głęboką wodę, na tą po prostu zaczęłam rezonować z coachami od energetyki, od manifestacji i od razu zaczęłam po prostu ucieleśniać, a nie matrixową drogą, że muszę jakąś drogę przebyć, żeby coś się tam wydarzyło. No i z tych zarobków 800 euro nie od razu. To była kwestia manifestacji, ale teraz wam nie będę opowiadała całej drogi. Ale wskoczyłam na takie w tym roku na przykład między 20 a 50 tysięcy euro miesięcznie. Styczeń 30, luty 30, marzec 30, potem 20, teraz znowu 30, czy tam 40 już, I don't know. W każdym razie to są takie rzeczy. To, co robię i jak to robię i dlaczego to robię, pozwala mi tak naprawdę mieszkać... Ja teraz mieszkam w Niemczech, ale tak naprawdę mogłabym mieszkać tutaj, mogłabym mieszkać gdziekolwiek chcę. To jest tylko kwestia wyobraźni teraz. I to, gdzie byłam 2 lata z mężczyznami, to, że byłam w tym związku z tym moim byłym, i ta historia cała z Posejdonem, oczywiście, że te rzeczy musiały się wydarzyć, natomiast ja biorę za to pełną odpowiedzialność, jaki miałam niski self-concept. Przede wszystkim byłam zależna finansowo, więc to jest straszne miejsce. Jak się poznaliście? Boże, z kim? Blake, daj spokój. Ja jestem teraz na takim etapie, że ja nie mogę wyjść z domu, kogoś poznaję. Więc chodzi po prostu o to, że ten self-concept i ta praca nad tożsamością spowodowała, że każdy... My się poznaliśmy wtedy na Sri Lance. Że każdy mężczyzna, mistrz świata, Kurt, Dominikana... Okej, mistrz świata, nieważne. Po mistrzu świata. Że każdy mężczyzna jest A. dostępny emocjonalnie, B. provider mindset, 100%, C. chce mnie rozpieszczać, moja jakby przyjemność i mój komfort się liczy. Oczywiście, że chcą ze mną robić wszystko, natomiast ja czuję wszystko, że mój komfort i moja przyjemność idzie dla nich pierwsze. Ja nie czuję, że oni chcą... Nie, oni... planują przyszłość wszyscy. Więc to jest taka jazda. Dlatego oczywiście, że musimy siebie zrozumieć, dlaczego jesteśmy takie, jakie jesteśmy, dlaczego mamy programy takie, jakie mamy. I w tym znaczeniu
ta świadomość jest ważna. Natomiast skoro teraz, skoro to, co jest, będzie, skoro to, co będzie za tydzień, za miesiąc, jest odbiciem do twojej postawy, do tego, co ty robisz teraz, jak ty się wiecznie zajmujesz i grzebiesz w przeszłości i opowiadasz, bo ja mam tak, bo ja jestem taka i tak dalej, okej, poznaj, zrozum, dlaczego jesteś taka, jaka jesteś, ale musisz mieć w sobie pragnienie i musisz mi uwierzyć na słowo, że jest tak, jak mówię. Musisz mieć większe pragnienie, żeby się transformować, niż żeby się uleczyć. Bo transformując się, zmieniając swój self-concept, praktykując te wszystkie triki, riki, miki, piki, rozciągając układ nerwowy, tańcząc, wchodząc w ekstazy, wyobrażając sobie, pokazując się, czyniąc to wszystko, praktykując, oddychając, to tam uzdrowienie już jest, you know, in pakiet, w pakiecie. Jak podejmujesz decyzję, tak jak ja, cześć kochanie, jak wtedy, co jak byłam, co z tej biedy mentalnej i finansowej wychodziłam, ja wtedy podjęłam decyzję, że ja wbijam na rynek z energetyką, z mindsetem milionerki, z byciem najlepszą. No co, nie jestem najlepsza w tym, co robię? No oczywiście, że jestem. Jestem tak dobra i tak najlepsza, że przyciągam tylko samych najlepszych, a najlepsi to nie jest masa. To nie jest biomasa, to nie jest plankton, to nie jest podłoga matryksowa. To jest 1%. Te osoby, które ja przyciągam, są potężne, są świadome, tam nie trzeba tłumaczyć tych podstaw, tam jest po prostu decyzja, pach, lecimy, decyzja, pach, lecimy. I nieskromnie powiem, że my też jakby tą całą wibracją i tą miłością i tym dobrem, przyjdziesz do nas, do Womanera, my cię przyjmiemy, przyjdziesz, zapytasz, my ci wytłumaczymy. Przejawisz się z ofiary, my ci podciągniemy. My ci nie będziemy pielęgnować tej ofiary. Także macie takie rzeczy, na przykład jak powrót, macie dużo takich o stylach przywiązaniach i tak dalej, i tak dalej. Ja ci to wszystko będę tłumaczyła w tej manifestacji, ale ja chcę, żebyś wiedziała, że to wszystko zależy od po prostu to, co masz dookoła, jest to, co ty masz w środku. Jak sobie myślisz, dlaczego on, co on, a co tego, to nie masz tożsamości. Jeżeli reagujesz emocjonalnie na to, co on mówi, podnosisz głos, krzyczysz, to on już wie, że ty jesteś desperatką. I jesteś. Just like that. A możesz przekształcić się, przetransformować się w boginię. Nie dlatego, żeby ci faceci... To ja mam teraz problem na przykład. Bo mam dwie cudowne osoby. Hold your horses. Ja nie muszę między nikim wybierać. Ale mam teraz... To wiesz, to też ma swoje mroczne strony. Nagle możesz mieć po prostu dwóch i trzeba żonglować. You know? Także wchodzimy w tą energię bogini nie dlatego, żeby faceci coś, bo to się nie można później opędzić. Jest tak przyjemnie, jest tak fajnie, jest tak zaskakująco, że człowiek się nie chce statkować, ustatkowywać, bo przecież show must go on, niech to trwa. Bo większość ludzi, prawda jest taka, tylko prawda cię wyzwoli, chce być w związku, bo nie chce być sama. Chce być w związku, żeby po prostu mieć cały czas źródło zasilania. A ja mówię o grze, w której twoim źródłem zasilania jest twoje serce, jest Bóg. Ty to sama generujesz. Ten nastrój, ta energia, ta postawa, z którą ja się dzisiaj tutaj jawię, ona była 100 razy mocniejsza, zanim ja wyszłam na live'a. Ja musiałam pójść do lustra i zrobić parę razy...
husa, a przy jednoczesnym nieblokowaniu swojej autentyczności. Ja tak latam od rana. Otworzyłam oczy, zobaczyłam czat w Women Era i po prostu to trwa. You know? Okej, słuchajcie, Dominikana już jest. Muszę iść, zatrzymać czas. Nie powiedziałam wam wszystkiego, ale jeszcze do tego wrócimy. Najważniejsze, możesz mieć 3-tygodniowe wyzwanie, które cię absolutnie transformuje. To jest oferta tylko na dzisiaj i jutro. 88 euro. Płacicie linkiem z... Linkiem. Możesz mieć lustro i wyzwanie. Lustro i wyzwanie. Za 250 euro. I możesz mieć powrót. Lustro, wyzwanie i powrót za 450. Ok? Co trzeba zrobić? Trzeba napisać do mnie wiadomość. Dostaniesz link do... Jak to się nazywa? Dostaniesz link do Stripe'a i tak jak powiedziałam, dzisiaj możliwość tylko płacenia jest kartą PayPalem, GirgioPay, Klarna, Ideal i pewnie coś tam jeszcze. Ja się na tym nie znam. W każdym razie nie mogę wam przygotować polskich przelewów, bo nie mam na to czasu. To jest właśnie taka szybka akcja. Może zrobię, jak będę miała dzisiaj czas, bo tam mamy jakąś przerwę od siebie w południe na lunch. To może wtedy stworzę. W każdym razie to jest tylko na dzisiaj te ceny. Zapraszam was serdecznie do korzystania i do transformowania swojego życia. Bardzo was kocham. Mam nadzieję, że was zainspirował ten live. Widzimy się na pewno jeszcze w ten weekend, w poniedziałek albo wtorek na Level Up Secret. We wtorek już jestem normalnie i działam nad wszystkimi obiecanymi projektami. Bye!